Jedną z oznak niskiego poczucia własnej wartości jest to, kiedy w Twoim życiu jest bardzo dużo stresu. Stres jest niczym innym jak po prostu lękiem. I analizujesz scenariusze, które się wydarzyły lub które się dopiero mają wydarzyć i towarzyszy Ci taki charakterystyczny niepokój. I w zależności od Twojej historii rodzinnej, ten lęk może dotyczyć różnych rzeczy. Może to być właśnie lęk przed byciem ocenioną, ocenionym, lęk przed byciem zaakceptowanym, może być lęk właśnie, czy wszystko dobrze zrobiłam, czy się prawidłowo zachowałem na przykład, nie? Każdy ma swoją historię. I z lękiem, nieważne jaki to jest rodzaj lęku, czy to jest lęk właśnie i przerodził się już w zaburzenia, czy to jest po prostu taki codzienny stres, pracujemy zawsze poprzez akceptację i wyrozumiałość. Ponieważ lęk rozpuszcza się w momencie, kiedy jesteśmy wyrozumiali i akceptujący dla siebie, czyli w głowie, czyli zmieniamy swoje myśli. Czyli nie mówię, o Boże, jak mogłam to zrobić, tylko mówię sobie, okej, mam prawo popełniać błędy, ma prawo mi coś nie wyjść. I to jest klucz, bo w momencie, kiedy jesteś wyrozumiała lub wyrozumiały, akceptujący dla siebie, lęk się obniża, ten stres odczuwalny, ten niepokój się obniża i poczucie własnej wartości wzrasta.